Marta Szymik-Telesz, moim i Państwa gościem jest Leszek Szurman, cieszyński podróżnik. Dzień dobry. Duże słowo, dzień dobry. Duże słowo, cieszyński podróżnik? No, może duże, no taki sobie mały wędrowniczek, o. Wędrowniczek, przygotowuje się Pan do kolejnej wyprawy, kolejnej trasy. Co tym razem? Zdałem sobie takie kolejne wyzwanie. W zeszłym roku udało mi się przepłynąć, prawda, tą Wisłę, przejechać znowu tym rowerkiem tam tych 1800 km. Więc w tym roku pokusiłem się na Wisłę, żeby ją też przepłynąć przy okazji, jak się to mówi, zareklamować nasze Księstwo Cieszyńskie, nasz region, nasze miasto i Fundację Być Razem, która trochę mi pomogła w zorganizowaniu tej wyprawy, a z którą jestem dosyć blisko związany. W ogóle cel tej fundacji jest mi też trochę bliski, bo pomaga ludziom uzależnionym, wykluczonym. Zresztą ja sam jestem również człowiekiem uzależnionym od alkoholu. A to jednak jest dużo, że tamci ludzie mają pracę, że zatrudnia ich ktoś, mimo tego, że to są ludzie niektórzy z dysfunkcjami, z chorobami. Nikt ich nie zwalnia za to, że się na przykład do pracy spóźnią, czy coś źle zrobią. Mają jakieś bezpieczeństwo i są potrzebni po prostu, czują się potrzebni. No to zatrudniałem około 70 ludzi w tej fundacji, więc to jest przedsiębiorstwo praktycznie. Dużo rzeczy fajnych robią, zresztą będę też takie fajne rzeczy. No właśnie chciałam zapytać, bo widzę gadżety. No takie gadżeciki będę rozdawał na różnych miejscach w Polsce, gdzie zacymuję, prawda, na noc. Będę się starał jakoś przybliżyć nasze miasto. Mam foldery z miasta, z Cieszyna, z powiatu. Także pełny worek mam papierów. No właśnie, czyli wyprawa pod szyldem Fundacji Być Razem. Są gadżety. Czy organizacyjnie to właśnie takie duże przedsięwzięcie, żeby to wszystko tak ogarnąć? No to tak w zasadzie, no kupiłem sobie jakieś 40 kg jedzenia. To mam bydę na kajaku, no bo ciężko. Na rowerze jest fajnie, bo są sklepy po drodze. Na rzece nie ma sklepów. No są w miastach, ale znowu będzie problem, co z tym kajakiem zrobić, bo z nim nie wyjdę na miasto. A trochę się boję, że może się zgubić. Czyli najgorzej pod tym względem właśnie tego zaopatrzenia w jedzenie, tak? No bo niekiedy wypadnie tak, że będę musiał nocować już gdzieś na wyspie jakiejś, czy na brzegu, na plaży, a tam nie ma sklepów, więc mam ze sobą jakieś zupy, konserwy, biorę 2 kg chleba. Chleb gdzieś będę musiał dokupować, ale to jest, myślę, że są jakieś takie. Na Odrze były, miałem miasteczka, wioski, to gdzieś tam zawsze podskoczyłem coś sobie kupić, zjeść. Ale pan już wie, gdzie się będzie zatrzymywał i są jakieś takie punkty, czy po prostu zobaczy pan? Celem tego jest też zdobycie odznaki PTT-kowskiej, turystycznej, Wisły, więc tam jest 30 parę miejscowości, w których ja muszę być i w które muszę potwierdzić swoją obecność w książeczce żeglarskiej, takiej kajakarskiej I tak sobie też te odznaki turystyczne zdobywam, prawda? Ale takie, które sam wypływam, wyjeżdżę, wychodzę. Czyli to tak też przy okazji tej wyprawy? Przy okazji też tej wyprawy, tak, wszystko w jednym. Tym razem podróżuje pan sam. Gdzie kolega? No, kolega z plany miał trochę inne, jedzie na wycieczkę turystyczną. Ukraina, Estonia, Litwa bodajże, Białoruś, tamte tereny wschodu. No, później wraca się, jedzie na Ukrainę w Bieszczady ukraińskie. No, spotykamy się w Bieszczadach na zlocie przewodników turystyki górskiej w Wetlinie. I to znowu sobie tydzień pochodzimy tak. Lepiej się panu tak w samotności podróżuje, czy ten kolega by się przydał jednak? Jest fajnie, dobrze się nam razem, bo my się rozumiemy fajnie, tak sobie. Nie wchodzimy sobie, uzupełniamy się. O, znamy się od dziecka praktycznie. I to fajnie się z nim, Pawłem, płynie. Fajnie się z nim po górach chodzi. Ale ja nauczyłem się sam. Te rowerowe wycieczki, które odbyłem już kilka też w latach poprzednich. No, sam sobie, raz tylko z kolegami ze Brzydowic.
Pojechaliśmy na rajd dookoła Polski, no ale nie skończyliśmy go razem, bo się mi kolega rozchorował w Braniewie, został w szpitalu, a ja pojechałem dalej. No i teraz w tym czasie robią Wisłę. Wiślańską trasę rowerową, jadą na rowerach, a ja popłynę po tej Wiśle. No właśnie, taka wyprawa kajakowa, tutaj ważna jest pogoda, nie? No pogoda, byłoby fajnie, jakby było... Pan sprawdził oczywiście. Chłodnawo i nie padało, także... I wiatru nie było, o, to było najlepsze, wiatru nie było. Wiatr jakby był w plecy, to jeszcze tak, ale tak to... Na odrze, bo to wtedy pomaga, nie? Jak w plecy. Na odrze dostaliśmy porządną taką szkołę. Na tych zalewach między śluzami wiatr mieliśmy przeciwny naszemu kierunkowi, to fale i cały czas na wiośle, bo pospychało do brzegu w szuwary gdzieś, tak 15 kilometrów na dzień szło zrobić, nawet nic więcej. No właśnie, ile pan sobie założył tych kilometrów na dzień i kiedy pan zamierza dotrzeć do celu? I ten cel to gdzie? Cel jest Marina w Gdańsku, jak się uda. A może się udać, bo w zeszłym roku był cel tylko Szczecin, a dopłynąłem do Międzywodzia. Czyli pokonałem wtedy cały Zalew Szczeciński, chociaż nie osobiście, bo ja na jachcie siedziałem, a kajak był przywiązany, bo pięć skali Boforta i bosman mnie z portu nie chciał puścić. Powiedziałem, pan chce jechać na takiej fali, nie? No i to mnie tacy ze Szczecina żeglarze mnie zabrali na jacht. Kajak za jachtem. Miałem frajdę popływania sobie pod żaglami na takim silnym wietrze, gdzie ta żaglówka tak bokiem całkiem szła i plecami praktycznie po wodzie i no fajnie było, to było bardzo przyjemne. No w tym roku, jak mówię, jak do Gdańska dopłynę, a będę miał jeszcze jedzenie i środki materialne, to chciałbym na Hel dopłynąć. Przez Zatokę Puską, no ale nie wiem, tego nie wiem. A jakieś takie założenia, ile tam tych kilometrów dziennie trzeba pokonać? Ma pan jakieś takie założenia? No czytałem różne locje różnych tych takich też podróżników, którzy te Wisłę przepłynęli, więc mam nawet nawiązany kontakt z Modlina, z takim jednym panem, który mnie zaprasza do siebie, więc mam zamiar tam do nich na tę marinę zawitać. Więc oni płyną z synem, ale oni mieli kajak kanu, mieli sztywny, więc na takim kajaku się szybciej płynie. Płynęli we dwójkę, tak więc to prędkość była większa. No, robili gdzieś po 50 km. No ja będę się cieszył, jak zrobię 30 parę. No. Liczę, że te 900 km zrobię za miesiąc. Czyli co, spotykamy się za miesiąc? Za miesiąc, końcem lipca. Jak dobrze pójdzie. Czego panu życzyć? Tej dobrej pogody chyba, co? I żeby jedzenia nie zabrakło. Ja, tak, żeby się nic nie stało po drodze. No to... Żeby mi jakich ryba piła nie przecięła tego fontany mojego. Czy można gdzieś śledzić tą pana wyprawę? Bieżąco będzie na stronie Stowarzyszenia Być Razem. Na ich stronie będzie codzienna relacja i na mojej stronie Wędrowniczka Wędrowanie również. I to wszystko. To trzymamy kciuki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja również.